Bardzo dobrze. Druk numer 442, projekt zarządu w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz wyboru zadań i celów priorytetowych na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Paragraf pierwszy. Rada Dzień Trzeci Koni Czerwony przystępuje do pierwszego i drugiego etapu otwartego konkursu ofert realizowanego w roku 2014. Paragraf drugi. Dokonuje się wyboru zadań i celów priorytetowych oraz określa się wysokość środków finansowych. Wysoki wypoczynek letni, zimowy dzieci i młodzieży 8 tysięcy złotych. No tak nam w budżecie wyszło, że 8 tysięcy powinno wystarczyć. No, czy ostatnio było 15 tysięcy, została żadna złotówka zrealizowana w tym roku. Na przyszły rok mamy troszeczkę obciążony ten budżet i 8 tysięcy zarząd zdecydował się na to zostawić. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Ja mam pytanie, bo wiem, że to będzie na wyborze na 2016. Okej, mowy i ile? Bardzo mało. Proszę bardzo. Rafał. Nie wykorzystane były te pieniądze z uwagi na błędy leżące po stronie organizacji, które składają wniosek. Rozmawialiśmy, że te środki, bo te środki mogą również sięgnąć kluby sportowe. Wydaje mi się, że warto byłoby zachować te 15 tysięcy, które było przy rozszerzeniu danych. W momencie, jeżeli te kluby sportowe, czy wieczysta, czy przewodnicząca wejdą w te konkursy, no może się okazać, że te środki będą dosyć małe. Mogli do tej pory występować, też nie występowały. To jest jedno, a drugie, tak jak mówię, budżet mam naprawdę w fatalnym stanie. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Nie jestem. Przystąpmy do procedowania. To jest zakupanie projektu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.